serdecznie Paweł z tej strony. Dziś biorę się za robienie obiadu, a na obiad będzie... Mięso z dzika. Mam tu kawałki trochę schabu i trochę łopatki i trochę szynki. Pokroję na drobne kawałki i wszystko zamarynuję. A w czym będę marynował? To za chwilę zobaczycie. Mięso już mam pokrojone, poukładane w pojemniczku. Będę je teraz marynował, a marynował będę winiem, w czerwonym winie wytrawnym. I teraz zamykam. Zamknąłem to mięso w pojemniku próżniowym, dlatego że ja będę marynował je 2 godzinki, ale takie mięso jest najlepiej zalać winem i zostawić na calutką noc. Wkładam do lodówki i widzimy się później. Mięsko już mi się zamarynowało. No troszeczkę dłużej niż 2 godziny siedziało w lodówce, bo w międzyczasie przygotowałem sobie następujące rzeczy. A więc mąka, bulion, śmietanka, cebula, smalec, liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, jałowiec i pieprz w ziarenkach i yerba do popicia. I powiem Wam, co będę robił. Będę robił sosik i do tego będzie mięsko z dzika, które teraz będę smażył. Rozgrzewam patelkę, obtaczam w mące i smażymy. Smalec rozgrzewam do wysokiej temperatury. Żeby naczynka w mięsku się pozamykały i mięso zostało wilgotne w środku, żeby nie wyschło mi bardzo.
Mięska mam troszeczkę więcej niż planowałem, ale to dlatego, że to mięso wykorzystać chcę jeszcze, bo chcę zrobić podobne danie, takie jak to, co teraz robię, tylko zamknięte w puszce. Jeszcze nie robiłem i zobaczymy, czy mi się uda. Resztę mięska sobie zostawię. Troszkę muszę posprzątać, bo się trochę tej mąki rozsypało. I działamy, smażymy. Mięsko już mi się ładnie podsmażyło. Odkładam sobie na bok, niech sobie poczeka. Szykujemy się do sosiku. Troszeczkę tłuszczyku. Niech się rozpuszcza. A jak podam ten sos z tym mięskiem? Do tego będzie kasza gryczana i surówka z kiszonej kapusty. Działamy dalej. Cebula. Dwa małe ząbki czosnku. W międzyczasie cebulka się będzie podsmażała w moździerzu. Zetrę sobie jałowiec i pieprz. Tu już mam gotowe. Odrobina jeszcze winka. Niech ten alkohol odparuje, czekamy. Listek i ziele. Bulion. Wstawiłem sobie już kaszę. Sos będę dosalał na samym końcu. Przyprawy.
składamy mięso. Szklaneczkę wody. Przegotowane już. Doleję jeszcze przygotowanej wody, żeby mięsko całkowicie się przykryło. I czekamy, niech się dobrze dogotuje. Kończę ten obiad, zagęszczę tylko sos. I byłoby to wszystko. Mąka i śmietanka. Surówka zrobiona, kasza gotowa. Sosik już. Nakładamy.